Lala Lake, słuchajcie, przepiękna restauracja, która jest zrobiona na wzór trochę Dubaju, bo jest zrobiona w kształcie palmy, a dookoła jest woda i wygląda to tak jak właśnie jak w Dubaju wygląda ta sztuczna wyspa, która jest zrobiona właśnie w kształcie palmy, a tutaj jest zrobiona restauracja w kształcie palmy na właśnie wzór tej wyspy w Dubaju. Bardzo ciekawe rzeczy. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. Zapowiada się to nieźle. Dużo miejsca widzę tutaj też dla dzieci już od razu. Jak to w tych takich restauracjach tajskich bywa. Jak byliśmy w Black Forest, to też właśnie było tam dużo takich miejsc, gdzie jakichś placów zabaw i takich jakichś rzeczy, gdzie dzieci mogą spędzić czas. A zapowiada się tu naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładny teren, bardzo ładne jakieś tutaj już pierwsze widać u góry miejsca do siedzenia, takie prywatne jakieś nest. Co to jest? Przypomnijcie mi. Cholera, zapomniałem. Co robią ptaki? Kurde, jak się to się nazywa, no? Po polsku. Nie pamiętam. W każdym bądź razie już jest naprawdę bardzo dobry widok. Zobaczcie, tutaj jest na przykład jakieś piękne miejsce do siedzenia. I tutaj jest właśnie ten kształt tej palmy, czyli tam jest środek, przejście i na lewo jest kilka tych odnóg i na każdej można sobie po prostu usiąść i no coś sobie zamówić do jedzenia i spędzić tutaj czas. Tu mamy kolejne miejsce do siedzenia i właśnie dookoła całej tej restauracji też są takie miejsca siedzące. Zobaczcie, tutaj nawet jakieś huśtawki. Idziemy zobaczyć jeszcze dookoła, a później wejdziemy tam do środka, zobaczymy jak to jest. Tylko tam widzę na środku trochę dużo słońca obecnie, a jest jeszcze gorąco. Idę tak szybko, może trochę za szybko. Widzę, że są miejsca wolne, jakby się chciało usiąść. No widok jest przepiękny. Woda tutaj też przepiękna. Podejdę bliżej. Co prawda nie taka do kąpania, no ale kolor jest naprawdę mega. No i tutaj właśnie przed nami jest ta cała palma, którą fajnie byłoby widać z góry, bo tutaj tak z boku to nie za bardzo. Ale z góry, z drona na przykład, byłoby pięknie. No bardzo ciekawe miejsce. Tajlandia i tutaj ogólnie Pattaya bardzo dużo ma takich miejsc, które odwzorowują jakieś różne miejsca z całego świata. Co? Przyjdziemy dookoła, ale nie przyjdziemy. Nie przyjdziemy? Aha. Więc musimy zwrócić się do rzeczy. Tutaj nie są miejsca, które w końcu. Co? Jak wam się podoba? Mega. Dziwne, nie? No. Znaczy dziwne, no takie inne coś zupełnie. Co, tutaj siadamy? O, no proszę bardzo, mama już huśtawkę. Na każdym takim domku jest huśtawka. Krzesełka w cieniu, pufy. Ja sobie jednak chyba wezmę krzesełko też w cieniu. Bo jest dopiero godzina 15:10 i jest jeszcze mocne słońce. Tutaj tak woda bardzo blisko, że tak powiem, wylania. Dostania się tutaj, no ale na pewno wszystko jest tak zaplanowane. O, pan już tutaj nam coś przyniósł, jakieś menu. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam w menu słychać. Jeszcze tutaj tylko jeden rzut na piękne fontanny, wodę i klimat, który tutaj jest. Zobaczcie, jak wygląda niebo. Jakie chmurki. A jak to wygląda? A tam jeszcze jest w sumie jakaś taka główna restauracja na wprost. Tak mi się zresztą wydaje. I tam w sumie nie wiem co jest, trzeba iść i zobaczyć zaraz. Jak tam menu wygląda? Szadowo. Szadowo? Ja sobie biorę ten, słodkości. Patrz, kawa ten, z kokonatem. Black kokonat. Mała słodkości, nie? Tam pan już takie ciastko, które... Nie, z buliczkami. Ale ceny takie, w miarę normalne. Po no, kilkanaście złotych za jakieś ciastka i takie słodycze. Desery, o, sałatki. No, 200 batów średnio, no to całkiem 20 normalne. Kilka złotych za jakieś tam dania. Czy 20, tu widzę. Pork chicken, coś tam, coś tam. Okej. Okay. Czyli spoko, ale mi tam się chce coli jakiejś. Brytki, coś tam, coś do picia pan też przyniósł, nie wiesz, jakieś menu?
Chyba to tam to co ja mam. Oficer nawet. 240 margarita. Dobra, cena ciekawa jaka wielkość. Pizzę po 25-30 zł, w zależności jaka. A, seafood, a hawajska 24-25 zł, ok, margarita też 25 zł, a z seafoodem 30, picie. Coke 40 batów, czyli 5 zł za kole, niecałe nawet, 4,90, no więc całkiem spoko. Piwo, chunk 90, no też, nie? 80-90. Pewnie za małe, nie? No, małe piwo kosztuje 10 zł. Ale woda 20. Jakby kogoś interesowało? No, woda 20 batów, czyli jakieś 2,20, 2,40. No więc całkiem spoko. Co oni tu jeszcze mieli w menu? Tylko kole? Nie chcesz żadnej kawy tutaj? Nie, takiego nie, takiego nie. Tylko kole. A coś słodkiego jakiegoś bierzemy? Ja nie. Jakieś tam jedno. No to wybierz, tutaj. No, dania takie wiadomo, no droższe niż gdzieś na markecie, ale jak smakują dobrze, to na pewno warto, bo miejsce czadowe. O, tutaj taki burger za jakieś powiedzmy 30 zł, wołowina i do tego jeszcze frytki, podwójny, nie podwójny, coś tam jeszcze jest, jakieś dodatkowe mięso, ale nie podwójny. No ciekawie to wygląda. A ja tam byłam pytanie. Bierzemy takiego croissanta z Nutellą? Nie, to będzie super. Coś, jakieś ciasto, jakieś takie jeden deser. To są jakieś croissanty, to są jakieś vanilla cake, to są same croissanty, to jest jeszcze jakiś white malt cake. Tutaj jest tartus ice cream, to jest blueberry cheesecake, brownie, chocolate dome, pancake sofu. Ten chocolate dome wygląda ciekawie. No. Ale może taką panna cotta? Co? To będzie pyszne. A nie to chocolate. Chyba, że jeszcze to. Cheesecake. Serowe. Sernik. No taki sernik. No, znaczy się na zimno. Z blueberry, tak? Tak. No dobra. Nie no, mega miejsce. Tylko trzeba iść jeszcze trochę pozwiedzać. Przychodzą pierwsze zamówienia. Najpierw przyszła kawa z kokosem. Ciekawe, jak to będzie smakować. Normalnie kokos, część kokosa, biała część kokosa, mleczka kokosowego, no tego miąższu jest wrzucona tutaj do środka. I tutaj jest ice chocolate, taka czekolada z lodem dla Emmy. I tutaj dodatkowo jeszcze nasze smakołyki, które zamówiliśmy. Ciasto pięknie wygląda. Dwie kole, no i dwie szklanki z lodem, bo chcieliśmy się napić. Słuchajcie, tutaj jak w wielu różnych dobrych restauracjach jest taki stolik obok i pani te kole zostawiła tam, polała nam do szklanek kole, przyniosła. I teraz ona tutaj tak będzie chodzić często, przechodzić i zaglądać, czy już mamy puste szklanki, czy nie. Jak będziemy mieć puste szklanki, to je zabierze, doleje kole, no i nam tutaj znowu postawi. No pięknie, piękna niedziela. Idę zobaczyć na górę, bo z góry będzie widać piękny widok. Czekajcie. A, tutaj jest Emma w jakimś takim miejscu dekoracyjnym, gdzie można coś ciekawego zrobić. Tam widzę, maluje coś pędzelkiem po czymś, więc bardzo fajnie, że jest jeszcze jakieś takie dodatkowe miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić tak kreatywnie czas, nie tylko wariując i robiąc w sumie nic wartościowego, tylko coś ciekawego. Więc sobie tam poszła coś robić, bo ona uwielbia takie rzeczy robić. Wow, tu jakiś trochę bałagan. Już jesteśmy dość wysoko w koronach drzew, ale idziemy jeszcze wyżej, żeby widoki były jeszcze ładniejsze. Wow, tu już jesteśmy bardzo wysoko. O, się zmęczyłem. Okej. Mamy tutaj takie instagramowe miejsca, jak na przykład właśnie to, że możemy sobie tutaj porobić fajne fotki. Tam mamy drugie koło. A ja chcę zobaczyć to miejsce całe z góry. O, wow. Wygląda czadowo. Mega. My siedzimy gdzieś tam, po lewej. I tutaj właśnie jest ta palma, która jest zrobiona właśnie na wzór wyspy w Dubaju. I tutaj mamy jeziorko. Piękną wodę, piękne kolory. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są tereny. Dookoła same takie dżungle, jakby lasy. Duża, bardzo duża, gęsta roślinność.
i dopiero tam dalej widać Pattaję. Tutaj widzimy na Jomtien dzielnicę i tam jest Jomtien, a tam jest centrum Pattaji i najwięcej się dzieje właśnie w tamtym kierunku. W sumie to widzę, że dopiero tam zaczyna się Pratamnak, bo jest ta wieża, gdzie wcześniej mieszkaliśmy, więc centrum jest jeszcze trochę dalej. Pattaja jest no dużym miastem, można tak powiedzieć, no bo jak naprawdę ciągnie się stamtąd aż tutaj, więc jest naprawdę dużym miastem i tutaj te miejsca też tak trochę się podłączają pod Pattaję. W nazwach na przykład ta restauracja też nazywa się Lala Lake Pattaya, więc ogólnie tutaj wszyscy też chcą się zaliczać pod Pattaję. No i oczywiście, żeby było to popularnym miejscem, popularna nazwa, więc łatwiej też będzie to znaleźć. No i tak to wygląda. Zobaczcie jeszcze raz i zaraz stąd spadamy, ale naprawdę kozackie miejsce, do którego warto przyjechać. No mi się bardzo podoba. Tereny już tutaj takie pozamiejskie. W tamtą stronę są góry i Budda na skale i jeszcze inne atrakcje, Nong Nuch. I jest tutaj naprawdę mnóstwo dookoła atrakcji. Jakbyście byli tutaj w Pattaji, to mielibyście co robić, mielibyście co zwiedzać. Więc warto tutaj w te rejony też przyjechać. Nie tylko tak popularne jak Phuket, jak Krabi, jak Koh Samui, jak Chiang Mai, Chiang Rai, to tutaj Pattaja jak najbardziej też ma bardzo dużo do zaoferowania dla czy to turystów, czy mieszkańców, czy obcokrajowców, którzy chcą przyjechać tutaj, trochę pomieszkać do Tajlandii na dłuższy czas. No to miejsce zdecydowanie godne polecenia i warto tutaj nie na długo, ale chociaż na jakąś taką kawkę, czy jakąś przekąskę warto przyjechać i zobaczyć. Ale miałaś dzisiaj atrakcję. Jak Ci się podoba to miejsce? Pięknie było to widać z góry. Godzina u nas już prawie 17. Robi się piękne takie niebo właśnie, Emma. Złota godzina się robi, wiesz? Taka do nagrywania właśnie, bo mamy takie żółte bardziej słońce, a nie białe i kolory tutaj robią się coraz piękniejsze. Tylko tu jest akurat cień, ale gdybyśmy teraz poszli do słońca coś nagrywać, to byłoby pięknie widać. Tu po prawej stronie jest jeszcze miejsce, gdzie możemy sobie wejść do środka, do klimatyzowanego pomieszczenia. No, dobra opcja w gorące dni, takie na przykład jak dzisiaj, ale my nie chcieliśmy tam iść do środka, woleliśmy sobie tutaj posiedzieć w cieniu na zewnątrz, bo zdecydowanie lepszy klimat. A teraz jeszcze idę tylko na tą właśnie wysepkę, żeby zobaczyć od środka jeszcze jak to wygląda. No i to już będzie praktycznie wszystko, co można tutaj zwiedzić i zobaczyć. Tutaj po prawej stronie mamy na przykład taki stolik dla dwóch osób, piękny. Zobaczcie, kto tutaj sobie chce posiedzieć, dajcie znać w komentarzach, kto by sobie tutaj chciał spędzić popołudniowe niedzielne popołudnie. Tutaj mamy o gniazdo, przypomniało mi się słowo nest po angielsku, czyli po polsku gniazdo. Czyli tam wcześniej co mówiłem i nie wiedziałem jak się to nazywa, po polsku to chodziło mi o gniazda. Dobra, tutaj idziemy w lewo na początek. Tu możemy sobie wejść do właśnie gniazda. Tutaj mamy też stolik taki dla dwóch osób. Tutaj po prawej stronie też mamy stolik dla dwóch osób. Cholera, ale ta woda to jest taka brudna. Kolory ma ładne, ale tutaj jest jakiś syfek, bo tutaj się tak zbiera, bo tutaj już nie ma przepływu, tu się kończy i się tutaj odkłada jakiś cały bałagan. No i takie same stoliki mamy tutaj po prawej stronie. Piękne palmy, piękne drzewa, zobaczcie jak pięknie to tutaj wygląda. To przed nami wygląda naprawdę cudownie. Dużo Tajów robi sobie zdjęcia. O, wiatraki tutaj mamy nawet zamontowane. O, ale fajnie wieje. Mamy już pomalutku zachodzące słońce. Piękne słońce. Piękna pogoda, piękna niedziela. I tutaj widzę wszystkie te stoliki na tej wyspie są podwójne. Dla tylko dwóch osób. Dwa krzesełka ustawione. I takie klimatyczne, romantyczne miejsce. Ale naprawdę bardzo fajne. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał po więcej takich materiałów. Pamiętajcie, żeby też zostawić łapkę w górę pod tym filmem, żeby dać komentarz.
I jeszcze, jeśli macie zamiar przyjechać do Tajlandii, to mamy dla Was e-booka, którego możecie pobrać na stronie pattayaproliving.com. Link znajdziecie w opisie tego filmu. I ja teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym zapraszam Was na niesamowite miejsce, a mianowicie plażę Banana Beach na wyspie Phuket. Słuchajcie, zobaczcie to miejsce, zobaczcie tą plażę, bo możecie podjechać po prostu na nią skuterkiem, możecie podjechać na nią jakimś grabem, boltem, taksówką, jeśli jesteście gdziekolwiek tylko na Phuket. Jest to przepiękna plaża, przepiękne widoki, przepiękna woda i jeśli tylko tam jesteście, to musicie ją zobaczyć na własne oczy, a jak nie macie jak przyjechać do Tajlandii, to chociaż zobaczcie ją w tym wideo. Także zapraszam Was teraz, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie, który przeniesie Was bezpośrednio do tego filmu lub ikonkę, która wyświetla Wam się teraz na ekranie i bezpośrednio po jej kliknięciu możecie przejść do tego wideo. Także zapraszam Was i widzimy się już teraz w tym kolejnym materiale.